Słowa hubalowej legendy mówią, że tak długo będziemy pamiętać o Hubalu i tak długo będziemy tu przychodzić. Bohaterowie żyją w naszych sercach tak długo, jak o nich pamiętamy. Ta uroczystość, ta rocznica, ten patron, to wszystko nabiera zupełnie innego wymiaru w kontekście tego, co się dzieje nieopodal naszych granic, w kontekście wojny. Ja zawsze powtarzałem, że pokój nie jest dany raz na zawsze. O wolność trzeba stale walczyć, o wolność trzeba stale zabiegać. Ta uroczystość jest po to, żebyście wiedzieli, jakiego patrona ma wasza szkoła. Że jest to patron, którym warto się chlubić, że symbolizuje umiłowanie ojczyzny, odwagę, gotowość do poświęceń, a przede wszystkim wielki patriotyzm. Major Henryk Dobrzański-Hubal nie był partyzantem. Major Henryk Dobrzański-Hubal był żołnierzem. To jest dość istotne. Był dowódcą wydzielonego oddziału Wojska Polskiego. Oddziału wojska, który nie złożył broni. Reprezentował tradycje polskie. Takich przykładów, takiego bohaterstwa mamy aż nadto w historii. Nawet dzisiaj tutaj, w trakcie tej uroczystości, mieliśmy przywołane bombardowania Warszawy. Prezydenta Warszawy Starzyńskiego. Mieliśmy kapitana Raginisa, który zginął pod Wizną, która jest nazywana polskimi Termopilami. Takich przykładów bohaterstwa, gdzie dowódca oddaje własne życie, broniąc ojczyzny, nie oddając się do niewoli, mamy aż nadto. Życzę sobie i wam, byśmy mogli o tym mówić w kontekście przeszłości, w kontekście historycznym. Mówię o tym chociażby dlatego, że kiedy codziennie oglądacie wojnę w telewizji, dotychczas o wojnach mówiliście przede wszystkim na lekcjach historii. Dzisiaj oglądacie ją w telewizji i widzicie sami, że wiele się nie zmienia. Major Dobrzański walczył z Rosjanami, major Dobrzański walczył z Niemcami, a więc z siłami, które od wieków zagrażały polskiej państwowości. Możemy się chlubić tym bohaterem, który bez względu na zmianę realiów historycznych jest ciągle aktualny. Także serdecznie jeszcze raz dziękuję, że dzisiaj ta uroczystość miała miejsce. Kwiecień w ogóle jest tragiczny, jeżeli chodzi o polską historię. Tych rocznic smutnych dla każdego Polaka mamy aż nadto. Mamy rocznicę masakry w Katyniu. Jakże to nam przypomina te obrazki, które oglądamy w tej chwili z Buczy. Powiązane z tyłu ręce, strzały w tył głowy. 20 tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez sowieckie NKWD. Mamy rocznicę śmierci naszego patrona, czyli majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. Mamy rocznicę katastrofy smoleńskiej. Mamy rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Więc tych rocznic ważnych w sercu każdego Polaka jest aż nadto. I życzę wam i sobie, byśmy mogli żyć w czasach pokoju. Majorze Hubalu, są jeszcze nieznane w tym kraju mogiły, gdzie grób twój nie wiedzą też jeszcze, wróg chciał cię uczynić niebyłym. Majorze Hubalu, my młodzi i starzy, jak tutaj stoimy, będziemy tu zawsze przychodzić, przysięgę legendzie złożymy. Hubalowa legendo, ptakiem poleć kraj, sławę wróć poległym, żywym pamięć daj. Powróć koni żenie ku czasom odległym, nie bądź już milczeniem. Hubalowa legendo, powróć koni żenie,
odległym. Nie bądź już milczeniem. Hubalowa legendo, majorze Hubalu, czy słyszysz, jak echo bitewne?